Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z DPO. Wiem, długo nie było żadnych gier GIO na moim kanale, więc czas to zmienić, moi drodzy. Czas to, kurde, zmienić. Więc zaczynamy, wybierajmy sobie serwer, którym będzie, moi drodzy, Europa 7. Proszę bardzo, Europa 7, zaczynamy. Go! Andrzej Robaków. I kogo sobie wybierzemy? Tym razem zmienimy troszeczkę taktykę, bo ostatnio cały czas cisnęliśmy na naszym słompie, czy tam w Amazonce, jak zwał, tak zwał. I wybierzmy sobie Nemeni. Nemeni. Zagrajmy sobie tradycyjne DPO. Dawno nie było zwykłego DPO, moi drodzy. Takiego najzwyklejszego. Cały czas to Amazonka. Ile razy można na tej Amazonce? Zagrajmy sobie Nemeni. Jeszcze nie wiem. Wybierzmy coś randomowego. Może jakiegoś niedźwiedzia polarnego. Może pójdziemy na bardziej biom lodowy. Zobaczymy. Naprawdę. Dawno nie było DPO, moi drodzy. I to jest idealny moment, żeby to zmienić. Ja idę w kaszalota. No, widzę, że tu ktoś idzie w kaszalota. Spoko, ziomeczki, idźcie sobie. Mam prawie, że my kraba i lecimy dalej. Andrzej Robaczków. Let's go, baby. Nabijamy sobie troszeczkę punkciorów. Zaraz, wydaje mi się, że tym krabem już mogę zbierać tutaj te korzenie, tak? Mogę? Dokładnie, mogę. Ojojoj, ale nie chcemy się bić tutaj z meduzą, bo ona może mi zrobić bubu. I to dosyć bolesne bubu, bo ma większy poziom. Docelowo ma większy poziom, więc nie chcemy się z nimi klepać. O, dzień dobry, punkciory. Nie, dla psa kiełbasa. Nie pierdziecie, że będziecie kraba gonić. Naprawdę jesteście aż... No tak, oczywiście, że tak. No to są te osoby. To są właśnie osoby, które grają w DPO. Wy gnoje najgorsze. No i po cholerę żeś mnie zjadł! Matu szmatu chyba. Do widzenia. Jeszcze raz. Krabol. Nie ma... Ja pierdzielę. No co za burak. Odczep się. O Jezus Maria. Patrzcie na to. No kurwa. Najgorsi ludzie w DPO. Po prostu... Weźmy sobie roboczka. Może tym roboczkiem coś uzbieramy. Bo to jest... Amstwo w państwie, żeby takie buraki tutaj widzą, że jesteś krabem. Małym levelem. Będą cię gnębić, gnidy najgorsze. Wiecie, o co chodzi. To jest taki... Typ gracza gnidacza. Widzi, będziecie gonił przez połowę mapy, on ci nie odpuści. To nie jest tak, wiecie, ja gram, powiedzmy, jakimś mniejszym poziomem, to jak mi wpadnie, rzeczywiście pode mnie wpadnie, to go zabiję. To jest oczywista sprawa, dobra, przyczepiłem się do niego. To jest oczywista sprawa, że rzeczywiście go tam pierdzielnę troszeczkę. Ale gdy on zaczyna przede mną uciekać, to ja po prostu odpuszczam, słuchajcie. Ja po prostu odpuszczam, tak jak odpuszczę, no nie, nie pierdziel. Jesteś najgorszym człowiekiem, ziomek. Get the fuck out. To będzie dzisiaj ciężki dzień w DPO, moi drodzy, coś mi się tak wydaje. Będę się troszeczkę nerwował. Miejmy nadzieję, że zaraz nam się tu uda coś wbić troszeczkę lepiej. Andrzej Robaczków to nie jest dobry Andrzej. Wydaje mi się, że ludzie nie lubią po prostu Andrzeja. Każdy myśli, że jestem chyba Rosjaninem, dlatego próbują się tutaj na mnie wszystkie trepy i inne fokusować. No nie. Get the fuck out. Dajcie mi spokój. Dajcie mi być normalnym krabem, tak jak każdy w rodzinie krabów jest. Czy mogę zejść, czy mnie pressure, ten ciśnienie zezrę? Nie, kraby mają ciśnienie zdecydowanie. Ale ja, niedobrze. No dobra, to wiecie co zrobimy? Zrobimy sobie tak, że bijemy sobie tutaj poziom i gdy będziemy meduzą, zejdziemy sobie na dno i będziemy bardziej operować tymi dolnymi pierdzielnikami. Jak gdy przyjdzie co do czego, meduzą będziemy wciągać tych wszystkich śmierdzidupców, którzy nas tutaj gnębili. Nie ma problemu, chłopaki, chcieliście zacząć wojnę z Andrzejem Robaczkowem. O nie, zostaw Andrzeja Robaczkowa. Dokładnie. Zostaw go, Andrzej jest spoko ziomek. Pamiętaj o tym. Andrzej Robaczkow jest best ziomek ever. Oj, meduza. Pechła. Ty chuju! Pechło ty. Najgorszy gnidaku. Co za agresywni ludzie grają w tą grę. Dobra, w takim razie zmieńmy taktykę jeszcze inaczej. Spróbujmy w takim razie ugryźć polarny biom. Polarny biom to that's the way we're gonna win this shit. You will see, guys. You will see. Uda mi się zrobić to. Wierzcie we mnie. Zbierzmy sobie teraz meduskę. Meduza official. Let's go, baby.
Zatrujesz każdego, kto cię dotknie. Dziękuję za protipa, gro. Już zdążyłem ogarnąć to po paru odcinkach z Deepio, wiesz, bo to jest taka... takie coś legitnego, no w sumie masz rację, więc... niech ci tak będzie, ziomek. No problem. O nie, widzę tego gnidoka. On będzie się chciał zemścić na mnie. On będzie chciał mnie ugryźć w dupę. Wcześniej już mnie ugryzł i znowu będzie chciał to zrobić, ja wam mówię. To jest taki człowiek, który będzie się mścił. To jest jeden z graczy Deepio, który nie lubi graczy Deepio. Więc przelećmy sobie to. Powinniśmy Flappy Combo też expić. To podobno jest bardzo dobry sposób na expienie. Więc możemy się tym zająć. Ej, bo. Okej. Okay. Czekajcie. Kiedy śpisz? Dzień dobry. Nie awkuje się w takich miejscach, ziomuś. Ho, ho, let's go, baby. Kalmar. Klamer, elo, ziomek. No i pięknie, wekspiliśmy na Kalmara, bo jakiś gość jawkowo, troszeczkę nam się przywarciło tutaj, słuchajcie. Ale spoczko, gitarka. O Jezu, jak ja lubię ekspić tutaj na tym lodowym bar... Ojojoj, chyba, że jest jakiś Kacper zabijaka i inny jakiś ziomek, który nam przeszkadza. To jest bardzo nieprzydatna sprawa. Ostatnio nam bardzo szło dobrze tymi piraniami. Miejmy nadzieję, że tym razem też nam się uda jakiś dobry wynik wykręcić, ale trzeba będzie przez tymi śmierdzi dupcami wszystkimi uciekać, bo Andrzej Robaczków to jest gościu, który jest bardzo niebezpiecznym przestępcą rosyjskim. Tak, taka jest prawda po prostu, no i cóż. Wszyscy chcą mnie po prostu dorwać, pewnie jest jakaś nagroda za mój łeb wprowadzona, bo inaczej bym nie widział... nie widziałbym po prostu powodu, żeby się tak na mnie mścili, ale spoko, podlećmy sobie tutaj na spokojnie, żeby móc sobie uciec. I go, leć fruń. Mewa. Amebia, tak zwana. Halo, brawo Andrzej. Andrzej, ciśniesz. Oj, dobra, moje kumple mewowowie. Meła, jeżeli papą. Widzę, że tu chłopaki skaczą sobie troszeczkę, więc musimy na nich uważać. Zdecydowanie musimy na nich uważać, bo oni są niebezpiecznymi ryboczami. Andrzej, jesteś poszukiwany, także musisz starać się utrzymać swoją pozycję. Uuu, co za kokosy? Ale nie mogę ich zżerać. Ciekawa sprawa, czyli dodali coś nowego. Jakieś nowe kokosanki. Oj, get the fuck off. Odpyrtol się, ziomek. Jezus, to jest niebezpieczne miejsce. Tu zaraz będzie lecieć orka, patrzcie. Oj. No będzie skakać jak ciul. Orko, wyjdź stąd. Dobra, odczepiłaś na szczęście. Wow, the fuck? Odczepcie się, naprawdę. Dajcie mi być wolną mewą. Okej, udało się. Dobra, zjedzmy sobie troszeczkę tutaj tych jagódek i jabłeczka. Fajnie, bo jest bardzo mało mew, z tego co widzę, i szybko ją przejdziemy, a jak wiecie, mewa jest najgorsza, no po prostu jest tak trudno do wyekspienia normalnie, że to jest kosmos. I co? Nie, wypierdzielaj! Andrzej! To niezły Epic Gaming. W ciulu z takim Epic Gaming. W dupiu mnie pocałuj. W moje mewie dupiu. W kloakę tak zwaną. Shit! Myślałem, że życie mewy jest spokojne, ale się jednak myliłem. Spokojnie, Andrzejku. Andrzej, you can do this, my friend. You very good Russian criminal jest. You can do whatever you want. Nawet jeść kukłosy, ale możesz mieć niestrawność, więc nie polecam. Jedz sobie jabłka, to jest dobra dieta na taką mewę jak ty. Patrzcie, tu jakiś trep na dole. Trzeba uważać na niego, bo trepy są ostatnio agresywne. Więc... Wow, get the fuck off! Odczep się! Zostaw Andrzeja Robaczkowa, bo się... zemści na was cała rosyjska ekipa. Wow, ej, Trasher, get the fuck off! To moje drzewa. Pup, 7% zostało. We can do this. Skądżeś ty się wziął? Jeszcze troszkę, 500 punktów. Dasz radę, Andrzej. Dobra, możemy zrobić takie nura. Pik. I widzimy sobie poziom tutaj. Okej, okay, let's go. Andrzej. Lecimy na dół. Na spokojnie, tu nas pressure nie zje. Pressure is okay. Zamienimy się zaraz w jakąś ośmiorniczkę i pokażemy im, kto tu tak naprawdę rządzi, Andrzeju. Andrzej Robaczków.
Pięknie, level leci, Andrzejku. Tak, jak tego sobie o kurwa. To był bardzo duży osobnik, więc nie chcemy do niego zaczynać. Andrzej Robaczków. Niebezpieczna płaszczka. Oj. Coś mi się wydaje, że mamy tu jakiegoś zawodnika, który podbiera glony zna. Tak samo jak ja, widzę, że dobra taktyka, przyjacielu. Ale niestety jest tylko jeden rosyjski podwodny kryminalista, który może się tu żywić. Jest nim Andrzej Robaczków. O kurwa. Wszystkie te trapy jakieś takie polagowane na tym dnie, powiem wam. Wszyscy są tutaj, ale no to za bardzo się nie chcą bić. To w sumie dobrze, to dobrze. Podgonimy ich i sami ich zabijemy. Zakładając, że nie będą chcieli się na nas zemścić, bo jak mówię, wszyscy gonią Andrzeja Robaczkowa, więc trzeba na to uważać. Oj, tam już się ktoś na mnie sadzi. On będzie chciał ogryć moje dupsko. To mi się nie podoba. Ewentualnie możemy zaraz stąd spadać. Kiedy będziemy mieli końcóweczkę. Oj, 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 King Crab. Get the fuck off. Nie, może nie zostaniemy na dnie, rzeczywiście wyjdziemy na górę, bo tutaj jest dużo tych kręcących się ludzi podobnych do mnie, a ja lepiej się czuję odizolowany, bo jestem poszukiwany. Nawet jestem rap... Oj, 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 ma tu, ma to. Dobrze, gryź, też się znam, się tam zorkam się gryź. Ziomek, ja ci nie przeszkadzam, więc ty nie przeszkadzaj również mi. Patrzcie, na Arktiku najlepszy jest gościu, trap, Spajki, który ma 100 tysięcy. Ja mam 104 tysiące. Co wy na to, żeby zdetronizować tego typka? Detronizujmy gnoja. Pójdźmy więc na lodowy biom i pokażmy mu, gdzie pingwiny zimują, tak zwane. Pokażmy mu, gdzie pingwiny zimują. Mamy tylko 3000 expa do kolejnego poziomu. Wydaje mi się, że na spokojnie wbijemy sobie to akurat po drodze. Ewentualnie na samym początku śnieżnego biomu. I tak załatwimy tą sprawę, słuchajcie. Tak ją załatwimy, bo to być tak nie będzie, że tak będzie. Ewentualnie nie będę mógł się zamienić nic lodowego. No, niestety tak jest właśnie. Wow, wow, wow. Dolphin. Get the fuck. Spajki. Kurwo, Spajki. Odszedł się. Dziękuję bardzo. Spajki, ty najgorsza gnido. Yes, Spajki! You're my nemesis. Ale ci urwę dupsko. Andrzej Roba... O nie. Andrzej. Ewoluuj. O nie, jestem na poziomie mewy, to jest najgorszy poziom. Czemu mnie tak bardzo cofnęło? Nie podoba mi się to. A dobra, spoko, spok. Andrzej, przynajmniej teraz możesz latać i obserwować swoich wrogów. Żeby było śmiesznie, to dokładnie możesz to robić. Jezu, to jest... O ja pierdzielę, nie pierdzielcie, że te gnidy mogą to robić. Ty najgorszy sokole. Wykurwiej. Dziękuję. Proszę się odczepić od mewy. Mewy są spoko, remember that. Pelikan. A pelikan nam nic nie zrobi na szczęście, bo to sama rodzina, jedna wielka. Patrz ty gnido, puszczaj ty! Zostaw Andrzeja! No kurwa, utopi mnie. Get the fuck off! Jacy ci ludzie są niedobrzy dla innych graczy. Jezus Maria! Najgorzej, słuchajcie. I znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Jezus Maria. Jest tak irytujące gówno. Spadajmy stąd. Spadajmy stąd i spróbujmy coś tutaj zdziałać. Skoro tak podchodzisz do tej całej sytuacji, kumpel, to będzie trzeba się po prostu ciebie pozbyć. Spike, team! Teraz, gnido, piszesz. Szukasz teamu z kimś. Oby ci się ziomek nie zgodził, bo nie zasłużyłeś na to, Spajki. Zdecydowanie nie zasłużyłeś na team, bo jesteś zjadaczem innych. Najgorszy człowieku, ty. Zniknij. No tak. Powiedzmy, że tego nie skomentuję. Jestem troszeczkę poirytowany tą sytuacją. To jest jeden z najgorszych rozgrywek Deepio, jakie miałem. Zostaw paszto! No, meduzę. Dziękuję, panie Rekin. Jedyny normalny. A mięso jad niby. No, niedobrze jest. Niedobrze, słuchajcie. Nie jest to... Oj, ty kurwiu. Dobra, odczepił się.
Na szczęście nie poleciał za mną. Przepraszam. Ostatnio ci ludzie naprawdę w Dipio nie lubią Rusków. Rosjaninów to nie istnieje takie słowo, Bartek. No nie lubią po prostu. Moi rosyjskie bracia powinni mi pomóc, ale mi ich nie ma tutaj, bo to europejskie serwery są. Więc trochę lipa. Zapraszam serdecznie. Pchła. Jakaś pchła, to jest morderca jakiś tutaj? Niekoniecznie. Ej, leci, srogo levelek nam. Jeśli uda nam się tak pociągnąć po tym dnie dosyć konkretnie, to myślę, że możemy coś tu zdziałać z tym dnem. Patrz się, jak się skampił pierdzielony. Get the fuck off. Dobra, olejmy go. Nie gońmy, nie ma sensu. Bierajmy z dna. Może się jeszcze odbijemy od tego pechowego miejsca. Ryby, ryby, ryby. I popłyńmy sobie tutaj na górę i wejdźmy na lodowy biom. I spróbujmy mewą podziałać coś na lodowym biomie. Spróbujmy taki challenge sobie zrobić. Może coś się tu uda. Bo tam mam chwilę tego powietrza i to jest bardzo fajna sprawa z tym powietrzem tutaj na mewie na początku. Mewa, ameba. O, to chodzi. Tu bardzo dużo poziomów skakuje, więc to jest o tyle dobre. Wiem, że woda trochę zimna rzeczywiście. Nie! O Jezu, jak dobrze. Zimna! Zimna! Woda zimna! Ale ile punktów za to? To się liczy. Uciekaj. Na ciepłe lądy. No i teraz zjeramy sobie tutaj. To jest dobra technika, powiem wam. Kurde, pieczone. To może jako tako zacząć działać, powiem wam. Patrzcie, ile tu punkciorów leży. Tak sobie niewinne punkciory. Ja spierdzielam. I tutaj na krawędzi znowu. Życie na krawędzi. O nie, spajki. You think you're the queen of the ocean, but not very much. Ale ty padłeś, ktoś cię zabił, spajki na to wychodzi, nie? To nieźle, gościu, naprawdę chciałeś się zbić z mewą? Jako płaszczka? Czy ty jesteś w ogóle, masz rozum i godność człowieka? To jest pytanie, kumplu. Kumplu mój ty najdroższy, ja sobie to polatam, przepraszam bardzo. Naprawdę będziesz próbował mnie bić. No rozumiem sytuację, rozumiem. Jesteś rzeczywiście poddenerwowany i próbujesz tutaj coś wskurać. Ale pamiętaj, że mewa ma troszeczkę większy poziom aniżeli jakaś płaszczka. Tam przeleciała orka z Majorki. Orki z Majorki są ogólnie groźnymi zwierzętami. Chociaż nie wyglądają, są skurczybyki strasznie silne. Mam o tyle dobrze, że to nie bije za dużo. Ale mewa, o Jezu, to jest najtrudniejsza rozgrywka, naprawdę, i taka najnudniejsza. Bo to chodzi, że ona praktycznie nic ekspa nie zdobywa. Ale to, co robię, jest dobrą taktyką, bo tu za bardzo ludzie, bardziej nikt mi nie może tutaj zaszkodzić. Ja sobie tu mogę wlecieć i zebrać naprawdę przemasywnego ekspa, bo tutaj na lodowym biomie exp leci jak dziki. Bądźmy szczerzy, to jest jeden z najlepszych spotów do expienia, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze tylko 7000 i mamy zmianeczkę. W końcu. I śniemy na lodowym biomie. Śniemy cały czas lodowym biomie. Walić flappy combo i inne różne taktyki. I'm the snobby biome king. You will see. Sobie pozjadaliśmy jakiś pierdół, bardzo mnie to cieszy. Ile mamy? Tylko 3000 expa do kolejnego poziomu, ziomek. 14% i zmieniamy to. Zmieniamy swoje oblicze. Ej, wypadł gnojaki, bo mi podjadacie tutaj, żarło. Nie zgadzam się na takie traktowanie, rozumiecie? Koniec tego, dobrego. Dawaj, 700 expa, to już tutaj wbierz. O, w dupę! To było bliskie śmierci. Dobrze, że kogoś tam schwytał akurat. Bo mi mógł być problem. Naprawdę, srogi problem mógłby być. Hop! Dzięki! Nie, wypierdzielaj! Juhu! Ledwo! Flappy combo, go!
Małe, bo małe, ale... Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tą przeleciał w drugą stronę. Przyfarciliśmy troszeczkę. Dawaj, śnieżny biom. Śnieżny biom tą płaszczką. Dobra, bądźmy królem śnieżnego biomu. To jest najlepsze wyjście, słuchajcie. Najlepsze wyjście. Zacznijmy sobie zbierać punkciory tutaj. Kto jest Arktykiem? 67k. Zaraz będziemy mieli dokładnie tyle samo. W sumie całkiem dobry spocik mamy. I zajmijmy się bardziej tym śnieżnym biomem. Tutaj na spokojnie sobie polatajmy. Jadłem ziemniaki na obiad. Trap krowa. Aha. To niezłe ziemniaki. To smacznego w takim razie, panie krowo. Pyry, pyry. O, ale tu ekspleci jak dziki. Patrzcie, ile to jest punkciorów. Jak się nie dorwą te rybki tutaj do tych punktów, to naprawdę to jest taki srogi ekspior. A te rybki też są nie najgorszym ekspem, więc... Ewentualnie można się karmić nimi. Więc też nie jest najgorzej. Dobra, zaraz mamy kolejny poziomek, ziomek. No i tu już się zaczyna problem. Słuchajcie, tu już się zaczyna problem, bo jestem motherfucking świstak. Ale tym też możemy sobie zaradzić elegancko, nawet jeśli jestem świstakiem, ponieważ są tu te bąbelki z wulkanu, które mi dają temperaturę, więc całkiem konkretnie, zakładając, że te gówniaki mi tego nie zjedzą. A nawet jeśli o to chodzi, to sym sobie możemy na spokojnie radzić, bo to nie daje za dużo healtha. Zjedliśmy tu jakiegoś kumpla, sorry ziomeczku, ale no niestety zasłużyłeś, bo kozaczyłeś. Więc musieliśmy się tobą zająć. Podbijmy sobie troszeczkę temperaturę elegancko. Czy ja mogę z dna zbierać? Nie mogę z dna zbierać, mogę się w pewnie tego spodziewać. Wow, tu dużo punkciorów teraz leciało. Bardzo dużo nawet bym rzekł. Już mam 59%. Patrzcie, to nas tak mało bije, że my akurat się elegancko podleczamy, więc możemy sobie nawet tym bobrem tutaj na spokojnie latać. Nie ma najmniejszego problemu i podbijać sobie temperaturę co jakiś czas na tych wulkanach, jak nam coś wpadnie, więc elegancko. Kto jest teraz Arctic Królem? Masz 152 tysiące. Ty mała gnido, spajki. Będę musiał cię podgonić, bo to być tak nie będzie. Że ty będziesz diabeła detronizował. Trzeba ci pokazać, kto tu ma największe cojones. 100 tysięcy. Ole, mi coś pizło. Zabiłem się sam, jak głupi głupek. Diabeł, jesteś nieogarnięty. I wróciłeś na mewę! Idę strzelić sobie w łeb, a wy zostawcie lajka pod filmem, jeśli wam się podobało. Kolejny odcinek z Dipio. Tym razem troszeczkę nie poszło po mojej myśli, ale cóż. One liek, one prayer. Do zobaczenia.